Jonasz nie bardzo chce się zgodzić na to, że Pan Bóg powołuje go, żeby poszedł do Niniwy. Ucieka. Ucieka daleko, ucieka na statek. Na tym statku myśli, że znajdzie spokój. I często człowiek też tak myśli właśnie. Pan Bóg chce coś od niego, a my mówimy co? Jutro. Nie to słowo, bracie! Jutro. 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 Od jutra nie piję. O, to jest takie hasło właśnie. Od jutra. Jutro rzucę palenie, jutro wezmę się do nauki. Jakoś się to zrobi. Czas dany raz w życiu nam nigdy nie wraca. Jonasz symbolicznie został połknięty przez wielką rybę i w niej spędził 3 dni i 3 noce. Thank you.
słyszę na całym świecie, że to... Aha, ładnie tak, bardzo ładnie. Wszędzie, wszędzie. Słuchajcie, brawo, wielkie brawo. Antony Skrip, Jarocin. Grupa, tak, liczny. Antony Skrip, działający przy parafii świętego Antoniego w Jarocinie. W jednej linii jeszcze proszę do wspólnego zdjęcia. Z tą grupą pracujemy. To już jest drugi nasz zjazd w Jarocinie. Dziękujemy wam wszystkim za gościnność. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przynosili ciasta. Dziękujemy tym, którzy dali nam kiełbasę. My za to wszystko podziękujemy jeszcze oficjalnie. Proszę wszyscy o ukłon. Jeszcze nie wszyscy wyszli. A już 18 najprawdopodobniej na parowozowni, stara parowozownia. Ta grupa zaprezentuje spektakl, nad którym pracuje już trzeci miesiąc. 70 młodych aktorów zaprezentuje taką sztukę, która może przewrócić wasz dom do góry nogami. Przyjdźcie, już zapowiadamy. Do zobaczenia. Dziękujemy wam za obecność w tej